Także Armia Zbawienia na Ząbkowskiej jest i można, nawet chyba zdaje się, że jutro rano i tam też Ewka przychodziła, jak ktoś ma czas, o, jak ktoś ma czas, to... A stronili od tego, co złe i niegodne dziecka Boże. Tak, dziecko Boże. Abyśmy się nie bawili wtedy, kiedy jest czas na naukę i pracę. Abyśmy byli weseli i koleżeńscy na przerwach. Duchu Boży, gdy słyszę dzwonek, to Ty mi przypominasz, że mam wykorzystać każdą chwilę, bo czas się już nie wróci. Daj mi skupienie i uwagę, abym przyjęła każdą nową wiedzę. Chcę uważnie słuchać i mądrze pytać. Nie dozwól, abym przeszkadzała koleżance, nauczycielce. Wychowawcom daj dużo dobroci i cierpliwości. Duchu Boży, chcę wzrastać w mądrości i w Twojej łasce. Za każdą zdobytą wiedzę pragnę mieć wdzięczność dla Ciebie i dla tych, co mnie uczą i wychowują. Panie Jezu, poszedłeś na pustynię i przez 40 dni przygotowywałeś się do wielkiej opowieści o Ojcu, którą miałeś wygłosić ludziom. Przystępując do odrabiania lekcji, chcę się zawsze do nich przygotować. Pomóż mi się uciszyć i skupić. Wiem, gdy zdobywam wiedzę, bardziej poznaję Ciebie. Pamiętam też, Panie, o moich koleżankach i kolegach, którzy rozpoczęli rok szkolny. Pomóż wszystkim, a najwięcej tym, którym nauka przychodzi z wielką trudnością. Boski Nauczycielu, Jezu Chryste, tak często opowiadałeś o siewcu i o ziarnie wrzuconym w ziemię. Panie Jezu, w tych tygodniach, kiedy my rozpoczynamy nowy rok szkolny, rolnicy w zaoraną ziemię rzucają ziarna.
nadzieją, że dasz wzrost i plon stokrotny. Nie pozwól nieprzyjaznemu człowiekowi nasiać kąkolu. My zaś wierzymy Tobie, że kochasz nas bardziej niż ptaki niebieskie, niż stado wróbli. I dasz nam obfitość chleba. Przypomina mi się nauka Twoja, Panie, że ziarnem jest słowo Twoje. Spraw, aby dusza moja była urodzajną glebą. Bardzo serdecznie dziękujemy dzwoneczkom Kaszubskim i księdzu Piotrowi za przygotowanie tej audycji dla nas. 42 minuty po godzinie 19, więc mamy jeszcze sporo czasu na nasze wieczorne modlitwy. Zapraszam bardzo, bardzo gorąco wszystkie dzieci do tego, by wraz z nami się modliły. Może uda się komuś dodzwonić do Radia Maryja, by na antenie swoje intencje i swoją modlitwę wypowiedzieć. I zachęcam, może w sposób szczególny, te dzieci, które jeszcze nigdy nie dodzwoniły się do naszych rozmów wieczornych, do naszych modlitw, o to by próbowały. Strasznie dużo lumpów w Warszawie, bo wyrzucają Nowy Testament. O, patrz, jeden większy, drugi mniejszy do śmietniczki przy Stadionie Narodowym. A ja wyjęłam, leżało na śmietniczce. Widziałeś, co to znaczy Nowy Testament? Po co komu Nowy Testament? 55, 23, 55. Jest to ta gruta Gedeonici, rozdają. 656. 27 ksiąg chrześcijańskich, film grecki. 655. Ten duży, wartościowy, bo tam nawet jakiś spis jest. 58, 56. Konkordancja. Bo do śmietnika. Ze Stanów Zjednoczonych i Kanady 011. No i w naszej rodzinie, taka sieć specjalna jest. To Warszawa mądra. 536 600 500. Na pewno gdzie indziej nie wyrzucają, tylko oczekuję na Wasze telefony, żebyśmy mogli się wspólnie pomóc. Bawią, centrum piosenka poświęcona Matce Teresie z Kalkuty, którą dzisiaj nasz papież Ojciec Święty Franciszek ogłosił święto. Czytanie Biblii za przyzwoite, za poważne. Kolejna w mieście Harlow. Na zdarzenie od razu zareagowali przedstawiciele polskiego rządu. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak oraz szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski planują pilny wyjazd na wyspę. Chcę wyjaśnić między innymi, czy to są po prostu wybryki chuligańskie. Wiemy, że w lasy Wielka Brytania odsunęła z różnych akcji kibiców, którzy zachowywali się przez lata dość wulgarnie i chuligańsko. Nie złapali. Czy za tym stoi ksenofobia, czy jest jakaś zorganizowana polityczna akcja przeciwko Polakom, których no, rzeczywiście jest dużo. Prawdopodobnie w Wielkiej Brytanii w tej chwili żyje, pracuje, mieszka około miliona Polaków. To przecież wiadomo, że to nie jest zawinione, to może być głupie powody. Zniechęcenia Polaków, ale nie możemy potwierdzić żadnych tych hipotez, również przed tym broni się rząd brytyjski. Miał to być niezależny kongres sędziów polskich. W rzeczywistości było to spotkanie grupy sędziów mocno zaangażowanych politycznie. Uczestnicy wczorajszego spotkania skrytykowali obecną władzę i straszyli powrotem systemu totalitarnego. Gwiazdą wczorajszego kongresu sędziów był profesor Andrzej Rzepliński. Prezes Trybunału przekonywał, że państwo polskie idzie złą drogą. Jesteśmy właśnie dlatego, żeby tą złą drogę, te złe zmiany, przedyskutować i jako sędziowie w granicach naszej jurysdykcji radzić sobie z nimi. W
pierwszej kolejności sędziowie krytykowali decyzje dotyczące Trybunału Konstytucyjnego, wyrazili to w końcowych uchwałach. Wzywamy zatem do poszanowania wyroków Trybunału Konstytucyjnego i ich publikowania. Z dezaprobatą oceniamy ustawy, w cudzysłowie, naprawcze dotyczące Trybunału Konstytucyjnego. Prezes Rzepliński był przez uczestników kongresu przedstawiany jako główny obrońca ładu konstytucyjnego w Polsce. Stara się powstrzymać polepszający zamach skierowany przeciwko porządkowi konstytucyjnemu. Profesor Andrzej Coll dodał też, że Polska zbliża się do systemu autorytarnego. W wypowiedziach niektórych prominentów obecnej władzy, szczególnie w wypowiedziach pana Jarosława Kaczyńskiego, można odnaleźć język typowy dla systemów totalitarnych. Uczestnicy kongresu skrytykowali prezydenta za to, że nie powołał kandydatów na sędziów przedstawionych przez Krajową Radę Sądownictwa. Negatywnie ocenili też planowane zmiany w wymiarze sprawiedliwości. Wezwali do przekazania nadzoru administracyjnego nad sądami pierwszemu prezesowi Sądu Najwyższego. Prelegenci bardzo mocno podkreślali, że sędziowie mają prawo do krytyki władz. Dążenie do wyeliminowania przedstawicieli trzeciej władzy z debaty publicznej o sprawach żywotnie dotyczących statusu sędziów i funkcjonowania władzy sądowniczej jest równoznaczne z naruszaniem niezależności. Innego zdania są jednak politycy Prawa i Sprawiedliwości. To jest naruszanie jednak zasady niezawisłości sędziowskiej. Komentatorzy wskazują, że sędziowie zachowywali się wczoraj jak politycy. Niedobrze to świadczy o sędziach, którzy wikłają się w spory polityczne, przynależne politykom. Zabrakło merytorycznej dyskusji, podkreśla doktor habilitowany Marek Dobrowolski. Byłby to ważny głos sędziów w dyskusji nad reformą, stanem sądownictwa w Polsce. Na niezależnym kongresie sędziów nie zabrakło polityków Platformy i Nowoczesnej. Prezydent i premier oraz liderzy pozostałych sił politycznych nie skorzystali z zaproszenia. Nie ma sędziów naszych czy waszych. Hołota jest jaka jest, wiadomo. I to jest główny. Nie ma Mormonów, nie ma Świadków Jehowy, nie ma prawosławnych. Nie wiadomo, co to jest wojna domowa. Obywateli. Mówi wicemarszałek Sejmu z Nowoczesnej Barbara Dolniak. Kongres sędziów oskarżył też wczoraj obecną władzę o obniżanie autorytetu wymiaru sprawiedliwości. To my jesteśmy solą tej ziemi. To na nas opiera się demokracja. Ja całe życie broniłam sędziów. Uważam, że to jest zupełnie nadzwyczajna kasta ludzi i myślę, proszę Państwa, że damy radę. Sędziowie nie zrobili jednak rachunku sumienia. Nie szukali też racjonalnej odpowiedzi, dlaczego tak wielu Polaków krytykuje ich działania. Polacy nie żyją w poczuciu sprawiedliwego państwa, państwa równych obywateli wobec prawa i myślę, że nad tym przede wszystkim sędziowie powinni się zastanawiać. Komentuje wiceminister kultury Jarosław Sellin. To był kongres polityczny, ocenia szef Kancelarii Prezydenta, minister Małgorzata Sadurska. Spotkanie, na którym padały takie słowa, na którym formułowano takie wnioski, można tylko określić jednym przymiotem – polityczne. Nadzwyczajny kongres sędziów formalnie nie reprezentuje całego środowiska sędziowskiego w Polsce. Wczorajsze spotkanie nie zakończyło odegranie Mazurka Dąbrowskiego, ale od do radości – nieformalnego hymnu Unii Europejskiej. Jaka przyszłość czeka polskie kopalnie? Odpowiedzi na to pytanie oczekują górnicy, szczególnie ci z kopalni Makoszowy, bo jeśli nie znajdzie się inwestor, zostanie ona wygaszona. Sprzedaż polskiego węgla słabnie, pomimo ogromnych możliwości wydobywczych. To w konsekwencji prowadzi do wygaszania kopalń. Obecnie w takim obliczu stoi kopalnia Makoszowy, dlatego górnicy zorganizowali pokojowy wiec. Stawką jest blisko 1400 miejsc pracy. Muszę ostatni pis do pani premier, do pana wiceministra. Odzewu od pani premier nie było żadnego, tylko zapewnienia, że pani premier zna sytuację, że orientuje się w sytuacji i stara się nam pomóc, tylko to jest proces długotrwały. Tylko my jak długo możemy trwać w tym współce sytuacji, bo pan nam się czas kończy. Mówi Artur Banisz, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność Kopalni Makoszowy. Górników w walce o ocalenie kopalni wspierają całe rodziny, młodzi, a także górnicy, renciści. W ciągłej niepewności żyjemy, czy w końcu będzie dobrze, czy będzie źle. Nie wiemy. Mając lat 17, już poszłem do kopalni. I przeszłem, przepracowałem 38 lat na dole, trochę na powierzchni i będziemy ratować, póki pójdzie tę naszą ościenną kopalnię
wspierać kopalnię Makoszowi. Pracownicy Makoszowi przygotowali własny plan naprawczy, zrestrukturyzowali zakład i udowodnili, że kopalnia broni się ekonomicznie. Teraz wszystko zależy od strony rządowej. Na pewno nie odpuścimy. To, ja uważam, jest początek. Dzisiejszy wiec jest początkiem. Początkiem działań dalszym w kwestii obrony tej kopalni. Mówi Jerzy Chupka, wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce. Wczoraj podczas uroczystości w rocznicę podpisania porozumień jastrzębskich premier Beata Szydło zapewniła, że rząd będzie walczył o polskie górnictwo, które gwarantuje nam bezpieczeństwo energetyczne i niezależność gospodarczą. Przyszłość polskiego górnictwa to jest nasza wspólna odpowiedzialność. Rządu, górników, związków zawodowych traktujemy bardzo poważnie ten projekt, który chcemy przeprowadzić. Zainwestowanie w Śląsk, zainwestowanie w górnictwo. Przygotowaliśmy ustawę metropolitarną dla Śląska, która będzie niedługo procedowana. Premier przypomniała również o przygotowywanym programie rozwoju dla Śląska. Kopalnie to miejsca pracy dla kolejnych pokoleń górniczych rodzin. Młode pokolenia mają nadzieję, że kopalnia Makoszowy nie upadnie i sami również będą mieli gdzie pracować. Chcemy podtrzymywać tę tradycję naszych przodków i wszystkiego. No i po prostu walczymy o nasze miejsca pracy. Na Śląsku kopalnie, nie? To się wszystko utrzymywało właśnie przez te kopalnie. No smutno jest ogólnie, że jest taka możliwość, że mogą to właśnie zlikwidować. Mówi Łukasz i Michał, którzy szkolą się w zawodzie górnika. Wiosną ubiegłego roku kopalnia Makoszowy trafiła do spółki restrukturyzacji kopalń. Niestety od tego czasu zakład nie pozyskał inwestora. Makoszowy to kopalnia, która ma perspektywy wydobywania węgla na 50 lat. Problem jednak tkwi w zwiększeniu sprzedaży do poziomu, który przywróciłby zakładowi rentowność. Jutro ma zostać ogłoszony przetarg na sprzedaż zakładu. Oferty będzie można składać do końca września. Majątek kopalni Makoszowej jest wyceniany na około 300 milionów złotych. Potencjalny inwestor będzie musiał zwrócić udzieloną kopalni pomoc publiczną. Łącznej wartość do końca roku wyniesie około 265 milionów złotych. To dane, jakie podaje resort energii. Czy ratunkiem dla kopalni okaże się przetarg? Liczy na to strona społeczna. Sprzed kopalni Makoszowej w Zabrzu dla Informacji Dnia. Małgorzata Czarnecka. Ojciec Święty Franciszek kanonizował matkę Teresę z Kalkuty. Założycielka Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Miłości pełniła posługę szczególnie wśród chorych i ubogich, tych, którzy najbardziej potrzebowali bliskości oraz wsparcia drugiego człowieka. Kanonizacja matki Teresy z Kalkuty to szczególne wydarzenie wpisujące się w rok miłosierdzia. Jak mówił w homilii ojciec święty Franciszek, naśladowanie Jezusa jest zaangażowaniem poważnym, a jednocześnie radosnym. Wymaga radykalizmu i odwagi, by rozpoznać boskiego nauczyciela w najuboższym i poświęcić się w służbie dla Niego. Z tego względu wolontariusze służący ostatnim potrzebującym ze względu na miłość Jezusa nie oczekują żadnego podziękowania i żadnej nagrody, ale rezygnują z tego wszystkiego, bo odkryli prawdziwą miłość. Matka Teresa, jak dodał papież, przez całe swoje życie była hojną szafarką Bożego Miłosierdzia, stając się dyspozycyjną dla wszystkich poprzez przyjęcie i obronę życia ludzkiego, zarówno nienarodzonego, jak i opuszczonego i odrzuconego. Zaangażowała się w obronę życia, nieustannie głosząc, że ten, kto się jeszcze nie narodził, jest najsłabszym, najmniejszym, najbiedniejszym. Pochylała się nad osobami konającymi, pozostawionymi, by umrzeć na poboczu drogi, uznając godność, jaką obdarzył je Bóg. Papież przypomniał, że miłosierdzie było dla matki Teresy solą dodającą smak każdemu z jej dzieł oraz światłem rozjaśniającym ciemność tych, którzy nie mieli nawet łez, aby opłakiwać swoje ubóstwo i cierpienie. Jej misja na obrzeżach miast i na peryferiach egzystencjalnych pozostaje dzisiaj jako wymowne świadectwo bliskości Boga wobec najuboższych z ubogich. Dzisiaj przekazuje tę symboliczną postać kobiety i osoby konsekrowanej całemu światu wolontariatu. Niech ona będzie waszym wzorem świętości. Wierni spotkali się dziś na ogólnopolskich dożynkach jasnogórskich. Uroczystej mszy świętej przewodniczył prymas Polski, ksiądz arcybiskup Wojciech Polak, który również wygłosił homilię. W uroczystym dziękczynieniu za ukończenie prac polowych i za żniwa wziął udział prezydent Andrzej Duda.
Centralnym punktem ogólnopolskich dożynek jasnogórskich jest uroczysta msza święta. W homilii prymas Polski ksiądz arcybiskup Wojciech Polak zauważył, iż w chlebie ofiarowanym na początku mszy przez starostów dożynek niebo spotyka się z ziemią. Z jednej strony dobroć Pana Boga naszego, który swym błogosławieństwem wspiera pracę naszych rąk. Z drugiej natomiast całoroczny wysiłek, krople potu, konkretne utrudzenie w pracy na roli, nasze nadzieje i nasze obawy, czy to ziarno rzucone w ziemię, czy tym razem... Wiesz, jakie jest imię tego Pana Boga, czy wiesz? To w tym roku niestety okazało się słuszne. Ogromne straty w plonach, szacowane na ponad 150 milionów złotych. Zmienne warunki pogodowe, niskie ceny na skupach. Czy znasz imię Pana Boga, czy wiesz, czy wiesz? To główne przyczyny tego strat. Susza. To tylko to nam dokuczyło, że susza w tej chwili, na przykład późniejsze zbiory, jakie są w tej chwili, kukurydza i tak dalej, mogło być troszeczkę lepiej. Ale zboża nie były najgorsze. Ceny są nie za niskie. Do 50 zł nawet może nie za żyto, to jest cena nieopłacalna. Mimo tegorocznych trudności rolnicy z całej Polski licznie przyjechali do Częstochowy, aby podziękować Maryi za plony oraz zawierzyć przyszłoroczne prace rolne. Początek wiosny, mieliśmy już przymrozki, wymarznięcia, następnie susza, która w różnych krajach, no i te żniwa, które są bardzo uciążliwe, szczególnie na północy i zachodzie kraju, gdzie do dzisiaj jeszcze część zbiorów jest zbieranych, ale my jak zawsze jesteśmy tu od 35 lat, dziękujemy Matce Bożej. Powiedział przewodniczący NSZZ Rolników Indywidualnych Jerzy Chruścikowski. Pomoc dla rolników zapowiedział minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel. To chociażby ustawa o ochronie polskiej ziemi. Efekty ustawy są już widoczne. Koniec ze spokojnym obrotem ziemią. Ziemia ma służyć przede wszystkim produkcji rolnej. W ogólnopolskich dożynkach wziął udział również prezydent Polski Andrzej Duda, który podziękował wszystkim rolnikom oraz gospodyniom za trud ich ciężkiej pracy. Z całego serca dziękując Wam za trud Waszej rolniczej pracy, dziękując za płody rolne, które w tym roku wytworzyliście i które w ten symboliczny sposób przynieśliście tutaj na Jasną Górę. Chciałem Wam złożyć także i najserdeczniejsze życzenia. Chciałem Wam złożyć życzenia wszelkiej pomyślności, powodzenia, dobrego przyszłego roku. No to jest mądry człowiek, ten Duda. Łatwiejszej pracy, dobrego urodzaju. Ta Lipska się tak obraża na tą Grecję. Co ona takiego powiedziała, że jej kapelusz ukradła, że złodziejko? O jest! Jak to się mówi, mądry głupiemu ustąpi, a to jedno głupie i drugie głupie. Ja mówiłam, że to głupie i to głupie. Przede wszystkim kłócą się Moherowe, biją się. W stanie Chrystusa i nasze lepsze. Czego? Wykonanie tydzień. Mówi pani Mariola. Dwudniowym obchodom Święta Plonów w Częstochowie towarzyszyły liczne występy zespołów regionalnych, prezentacje i wystawy rolnicze, a także targi produktów rolnych. We wrześniu 1946 roku w Starym Grodzkowie komuniści zamordowali żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych z oddziału Henryka Flamę w Bartek. 70 lat od tej tragedii nadal pamiętają bohaterów. My tego nie jemy. Kilkanaście lat poszukiwania. A sama gdzieś chowała jakieś boczki. Rzeczywiście pierdolnięta. Krzysztofa Szwagrzyka odnalazł szczątki 30 mężczyzn i dwóch kobiet. To tylko część największej grupy zbrojnej antykomunistycznego podziemia działającej na Górnym Śląsku i w Beskidach. Pod barakiem, do którego zostali przywiezieni pod pretekstem pracy na zachodzie, podłożono ładunki wybuchowe. Tych, którzy przeżyli wybuch, zastrzelono. Z kolegą podjęliśmy decyzję, że musimy... Ale ona jeździła daleko, do jeziornej, chyba do piekarni, gdzie był siatki kółek przymiotła kilka razy, wiesz. Na fundamencie oraz dwie tablice informacyjne. Mówi jeden z organizatorów obchodów upamiętniających zamordowanie żołnierzy, Zbigniew Chmielniak. Do Grodkowa przyjechały rodziny zamordowanych partyzantów, by modlić się w intencji ofiar. Na tym polu zginęli dwaj wujowie pani Ireny. Mój tata, co prawda, nie był w tej organizacji, ale pomagał przy aprowizacji. Dlatego też się pamiętam, że w naszym domu... Chrześcijan mordowali, wiesz co robili. To znaczy, wtedy, kiedy była potrzeba, kiedy
taka Alicja Szas, no kolejna, chodziła od domu do domu, to ją strącił ze schodów. Szczęśliwie uciec z tego potwornego. I była sprawa sądowa. Zwraca uwagę no. Bogdan Ścibut, dyrektor generalny. Nie, coś tam jej się wiesz. Który od kilku lat zbiera i dokumentuje świadectwa rodziny. Bardzo dzielna dziewczyna, bo ona po prostu wiesz. Mieszkanie sobie odnowiła, męża wyrzuciła z domu. Poszła sprzątać, miała sporo, troje pięknych młodych chłopców, duże dzieci, jedną kurkę i sobie dawała na zachód do amerykańskiej strefy okupacyjnej. Fakt przymilczania przez długie lata tej okrutnej zbrodni potwierdzili przybyli na uroczystości mieszkańcy Grodkowa. Kobietę można poturbować, bo taki dziad katolicki to może poturbować, wiesz. Myśmy kiedyś na placu tutaj Kościół Narutowicza, jaki to jest plac Narutowicza, Kościół Plac Zbawiciela. To ksiądz to powiedział, że nas ze schodów spuścił policję interesować. Tutaj odnaleziono szczątki 1/5 zgrupowania oddziału Bartka. Dalsze poszukiwania niebawem zostaną wznowione, informuje Marcin Kruszyński z grupy współpracujący z profesorem Swadrzykiem. Na tym nie kończymy naszych prac, bo będziemy dalej szukać kolejnych mogił pomordowanych żołnierzy niezłomnych na tym terenie. Tak się składa, że przez ten teren właśnie dość dużo poszczególnych grup partyzantów oraz też pojedynczych osób podążało w kierunku do Czechosłowacji, żeby dostać się tam do strefy zachodniej. Profesor Krzysztof Szwagrzyk, kierujący pracami poszukiwawczymi, ma nadzieję, że wkrótce uda się zorganizować wszystkim partyzantom godny pochówek. Działania poszukiwawcze muszą być kontynuowane, ale będą kontynuowane. To jest kwestia tylko właśnie czasu. Trzeba znaleźć pozostałych. Trzeba ich zidentyfikować, a potem wierzyć, że będzie właściwy. Całą tą słupecką, gdzie jest polityka. Wszędzie wszystkie domki były ogłoszone po kilka razy. No tak, kto? Mężczyzna, czy kobieta, czym się interesował? Jakie czasopismo przyjął ten ktoś? O czym rozmawiał? Czy chce rozmawiać? I o czym, jakie pytania zadano? Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne. Do zobaczenia z Panem Bogiem. Czy świadkowie jako szkołę demokratyczną mają? Teraz jest jeszcze wyższe wymagania. A ludzie myślą odwrotnie, bo ludzie to tak ciemnie myślą, że oni wchodzą. W nocy i całkowite. Na południowym wschodzie początkowo umiarkowane, miejscami to oni sami tacy są wrogo. O umiarkowanym i silnym natężeniu, miejscami burze. Temperatura minimalna od 12 do 16 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty. Południowo-zachodni i zachodni. Nad ranem na krańcach północnych kraju przechodzący na wschodni i północno-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km na godzinę. Jutro na północy kraju zachmurzenie duże i przelotny deszcz. Po południu stopniowy zanik opadów oraz większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Na pozostałym obszarze Polski zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami oraz deszcz, miejscami burze. Na południu i wschodzie oraz miejscami w centrum opady okresami o umiarkowanym i silnym natężeniu. Temperatura maksymalna od 17 do 20 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni, od północy kraju przechodzący na północny i północno-wschodni. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 70 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 996 hektopaskali i będzie rosło. Drodzy Państwo, jutro o godzinie 10 transmitować będziemy na naszej antenie mszę świętą dziękczynną za kanonizację świętej matki Teresy z Kalkuty. Przewodniczyć jej będzie jego eminencja ksiądz kardynał Pietro Parolin, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże Ojcze Wszechmogący, za wstawiennictwem Matki Twojego umiłowanego Syna przychodzimy i oddajemy Ci wszystkie te sprawy, które mamy w sercu. Tak. Tobie, Matko ukochana, oddajemy sprawę naszej Ojczyzny. Oddajemy sprawę życia dzieci poczętych i nienarodzonych.
za Twoim stawiennictwem, Matko, prosimy za chorymi, cierpiącymi i samotnymi, a w sposób szczególny za o zdrowie dla ojca Jana Króla i dla jego mamy Józefy, o zdrowie dla mojej mamy Krystyny, o zdrowie dla jego ekscelencji biskupa Kazimierza Ryczana oraz w intencji lekarza pana doktora Tadeusza Storunia. Polecamy Tobie również, Matko, i Twojej opiece Radio Maryja oraz rodzinę Radio Maryja. Polecamy Ci również ofiarodawców, współpracowników, przyjacieli oraz nieprzyjacieli. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. A ten ksiądz chciał nas zaatakować, to znaczy poszczuć, wystraszyć, wiesz. Siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Ja ci coś powiem. To jest plac Narutowicza, gdzie mieszkał tam taka dekada, jest klub. Pod 19 Grójecka mieszkał Mikołaj Święty z brodą. Taki człowiek, który tam na Sapieżyński jadł sobie, no, jako bezdomny. U Marka Jaromskiego wypowiadał się w radiu Józef, w telewizji. Taki inteligentny, bezdomny z siwą brodą. Chodził po Centralnym, sprzedawał takie czasopisma po 5 zł, miał dla siebie 2,50. Potem przy Metrze, ja tam z nim wywiad mi się przeprowadziło, jeszcze 4 lata temu, ale on już zmarł. I on mieszkał tam na tej Grójeckiej 19 u takiego dziada, który brał od niego, wiesz ile? 400 zł. Ale on miał, powiedzmy, bo to było wtedy, 550 z OPS-u i mówi tak, Mikołaj bogaty, Mikołaj sobie dorobi. No to więc on sobie oczywiście, że dorabiał, dlaczego nie, ale mówi tak, go skubie, pójdzie tam na plac Narutowicza, sobie do drugiej w nocy posiedzi, podrzemie, pomedytuje, pójdzie na te 2 godzinki, się prześpi, on tam nie okupuje tego domu, nie. Ale ten 400 zł brał od niego, Mikołaja, to taki dobry człowiek, o nim gazety pisały, że wysyła paczki dziewczynkom, rodzinom biednym w Polsce, Mikołaj taki, który sam nic nie ma, a wysyła paczki. No taki się katolicki Mikołaj Święty trafił. Ja z nim tam wywiad przy Metrze, bo to taki, no inteligentny człowiek. No i ten Marek Jaromski, ja go kilka razy zaczepiam i mówię, że co, umarł nasz ten Mikołaj. Mi tak, umarł, nas wszystkich to czeka, powiedział. Ja mówię, no już mówisz jak ksiądz, lepiej już tak nie krakać. Póki się żyje, to wiesz, to się żyje. No, szkoda tego Mikołaja. No i tam ta parafia, ten ksiądz taki podbił. Ja pamiętam, bo to przecież to człowiek, to pamięta takie rzeczy. Niech będzie tego miliona w egzemplarzach, bo to człowiek pamięta. A natomiast jak żeśmy byli u prawosławnego baciuszki na Ursynowie, no tu w Warszawie to się rzadko zdarza, żeby był jakiś... No to on nam sprzedał chyba ze 200, jak nie więcej, bo żeśmy kilka razy byli egzemplarze Biblii po rosyjsku. Z konkordancją i taki krzyż złoty z poprzeczką oczywiście boczną dolną. I bardzo miły ten baciuszka, no to ja nie wiem, jakoś tak strasznie tanio sprzedawał nam tę Biblię, myśmy się okupili. I ta Biblia była z konkordancją. Chodzi o słowo alfabetycznie i gdzie ono w Biblii jest. Tak, można znaleźć szybko. Hasło, słowo, pojęcie. Bardzo miły ten baciuszka. Ja mówię, żeby tacy księża byli katolicy. To jest, no niektórzy pewnie są, nie mówię, że nie. Ale nas zbaw od złego. Amen. Kamery nie ma i myśli, że wiesz, że ktoś nie widzi, a Pan Bóg to nie ma Pana Boga. Oni się tak zachowują, jak kiedyś Żydzi. Mówi, Jahwe nas nie widzi, Jahwe opuścił kraj, nie ma żadnego Boga. Się zachowywali jak ateiści, ci Żydzi. Błogosławiona Ty między niebiosami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta tak. Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę święta. No i ten Waciuszka taki fajny. Zdrowaś, Mario. A to myśmy jako świadkowie Jehowy, że on jeszcze z nami rozmawiał i w ogóle kontrakty wiesz zawierał. No po prostu może i chciał strzelać. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami. Bo ja z takim jednym zaraz, kto to był taki znajomy kolega? Geolog, czy to on znał tego Baciuszkę? No i dzięki temu po znajomości Baciuszka bardzo miły. Kawę nam zrobił. Na Ursynowie, gdzieś daleko. Teraz jest taki nawet teraz i w godzinę śmierci naszej. Ale wiesz, ja to już w cerki mi się śpiewało. Tak powinien znać, powinien wiedzieć. No niestety. Ludzie się zmieniają. Ja tylko pamiętam Tadzia Bożełkę. Znam takiego Tadzia Bożełkę, jest proboszczem parafii na Wilsona, tam u Popiełuszki. Kiedyś mieszkaliśmy na Tarczyńskiej tam, na Ochocie, w Bursie i on kupiło mi się mu za 600 zł Biblię tysiąclecia. Tadzia Bożełko. I on potem patrzę, słucham w radiu, mówię, co to za głos taki jakiś? Ja mówię, Tadzia Bożełko. Czy kolega? I myśmy się odwiedzali i tak ja do tych świadków, mi się to dopiero zaczęło chodzić i on ode mnie tyle rzeczy usłyszał. Biedny ze wsi, no to ja mówię, kupię ci tą Biblię. A przy okazji się dowiesz, że Biblia jest jedna i ta sama, że my czytamy, wiesz, tą samą Biblię, no bo Biblia jest jedna. No, to jest proboszczem taki ważny, co można go odwiedzić, ale ja to nie lubię takiej wizyty. Po prostu wiem, że to on. Ładny taki chłopak był i tak troszeczkę zryzykował. Nie wiem skąd on tam był, to on się... Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do ludzi i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za dar wspólnej modlitwy modlił się Janusz z żoną z parafii świętego Antoniego w Pile. Z Panem Bogiem. Tajemnica druga, w niebo wstąpienie Pana Jezusa. Działanie Chrystusa Pana nie ustaje z chwilą w niebo wstąpienia. Zbawiciel nadal żyje w Kościele i przezeń działa, panuje i rozkazuje. Działalność Jego co do rozmiaru i wylewu miłosierdzia Bożego jest teraz o wiele wspanialsza, aniżeli za czasów Jego życia ziemskiego. Obejmuje bowiem już całą ludzkość. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. A może chcesz jeszcze trochę zjeść? Co mówisz? Chcesz jeszcze makaronu trochę? No, jeżeli masz jeszcze troszeczkę, to ja myślałem, że już wszystko zjadłeś. Nie, nie, bo ja mam nowy, ale wiesz, już jest gorszy, ale... Ciepły jest? A jaki? Teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, no już teraz masz wszystko jeść. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego. A Litka przyjdzie na jedzone. Tak, ona tam u niej zje. Nie, ona głodna potem jest, ale po prostu wiesz, niech się pocałuje. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Mam czasem parę groszy życia, ja powiem, żeby tyle, co i Ty. Stówę raz rzuci, wiesz, potem jakieś 30, potem jakieś coś. Będzie teraz ja stówę zapłacę za ciepłą wodę, żeby oni nie zaczęli wrzeszczyć. Chcę zacząć płacić za tą wodę, bo to się śmierci naszej. Chociaż zacząć. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Także Litwę ja obciążę tutaj. Między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona się między niewiastami. Śnieg pada. Się nie stawia w nikim brzegu. Wyjść nie można. Wyjść leć. Chodzi do cudzego domu, to się nie kracze. Co ty myślisz? Tu się mówiłam trzy razy. Zapewniam cię, że myślę. No nie bardzo. Zapewniam cię. Powiedz mi, jaką uczelnię skończyłaś. Wyjdzie. Uniwersytet Warszawski, powiedziałam psychologii i pedagogiki. Tak. Odpowiada? Ja skończyłem dziennikarstwa na uniwersytet. I miałem piątkę na bardzo ładnie, jak ale jak ci tłumaczę. Nie ma tam miejsca. Tam jest 15 par. Ale ja wyjść nie mogę, bo się dźwignę. Tam jest 15 par. A mnie to gówno obchodzi. No, to czemu do moich się butów czekasz? Bo twoje buty. Tam jest 15 par butów, rozumiesz? No. Więc proszę. A moja jest tylko jedna para. Dobrze, to ustaw nad tamtymi. Żeby tam była tylko moja para, ale. No, to jest taki problem. Ostatnio się przestawiłam, bo nie mogę wejść. To co głupie, że ich ustawić. Sobą jesteś zajęta tylko. Tak jak ta babka się rzuciła na jedno w autobusie. Nie jesteś babą. Sobą zajęta. Ciągle poddaję wątpliwość moją inteligencję. Przez buty. No przez buty. Co do reszty nie wypowiadam. No wiesz, czego zacząć. Trochę delikatności. No to właśnie naprawdę. Trochę myślenia. No. W ogóle szkoda gadać i się kłócić. Bardzo da się kłócić. Tam można te buty przeglądać, bo tam wątpię, czy będziesz we wszystkich parach chodził. Tam jest kilka par butów zimowych jakby. On będzie chodził. Coś mu dałem. Nie jako przelotny gość, lecz jako stały pocieszyciel i wieczysty mieszkaniec. No i jak tam? No co, no Jasi, no pełna kultura. Tak się raz na tydzień odprawiamy. No ja nie wiem, czy tam ten syn taki miły dla ciebie był. No słuchaj, syn w ogóle jest niemiły dla każdego. On się tak nudzi, no tak ma właściwość. Nie lubi nikogo. Ale żartuję. No i co tam? Tylko uznaje swoją dziewczynę, to będzie tą dziewczyną. Tu nie ma pracy, wyjeżdża do siebie, jednego kolejnego. A Ewka już nie przychodzi tam. Bardzo dobrze. To już nigdzie za chwilę nie będzie przychodziło. Mam nadzieję, że tu nie wiem, co za te kanunie, które słyszałam. Gdybym nie słyszała, to miała jeszcze złoty. Ale to nie jest skończone. Mądry głupiemu ustąpi. No nie, kocham. Taką cenę mogę. Ze mną lepiej nie zacząć. Mądry głupiemu ustąpi. Powiedzą, że jesteś jakaś, wiesz, ateistka. Mnie to nie interesuje. No właśnie. No to właśnie dlatego, że ciebie nie interesuje, to jest podejrzane. Ja wszystko doskonale wiem. No apostoł Paweł powiedział, jeżeli moje jedzenie mięsa miałoby kogoś zgorszyć, nie będę na wieki jadł mięsa. Dobrze, apostoł Paweł, niech sobie przykład jaki ciekawy. Robi co chce. Bądź ty moimi nazwiskami, tak jak ja na to opuszczam. Dlatego ten tupet ciebie zgubił. To nie jest żaden tupet. I co, Mięciu, dobrze, najadłeś się? Gdzieś? Tak. No. I to no takie, wiesz, z cyfrawą. I w końcu co? Ty nie byłeś na tym bankiecie wypolskim? Nie, będzie. Bardzo mamy pyszny bankiet właśnie. No dobrze. No. Tak, to dobrze w domowych pieleczach. No oczywiście. Bo tych chamów, Żydów pchać, wiesz, na siłę wydłali, wiesz. Mogłoby być miło. Spać z niego są, chamy nie robią. Wystarczy, że mohery są chamy, to już jeszcze i tu. Starczy. A nasi
zremisowali w meczu. Tak, 2-2, ja wiem. A mieli parę okazji. Skołowali Lewandowskiego, bo był jak koniec. A poza tym to jest zmiana czasu, kiedy to nie kiedy zaadoptował. Ja skasowałem ten telefon, co jest podobny do Grecji, a to jakaś rzeczywiście inny tam, do innej babki się potem mi dodzwoniła. Ja za chwilę to ją blokowane. Ale ona ma zablokowane Grecję. Ona sama ma. Ona sama już czuje pismo nocne. Ile osób nie blokowało? Słuchaj, czy w poniedziałek to urzędy są od 10? A co już to jest? Święta? Może dzisiaj jest niedziela, to jest poniedziałek, chyba od 10 są. Urzędy? No nie, bo urzędy... Chyba od 8. Ale dłużej w poniedziałki są. Jak są dłużej, to muszą... Pracować. Nie mam pojęcia. Myślę, że normalnie. Nie, mi się coś zdaje, że od 10. Wiesz, niektóre na pewno są od 10. Nie, mówię o urzędzie dzielnicy. A. Słuchaj, może być od 10, bo ja raz naszyłam na 9 i było tam kilka. Znaczy, to jest żadna przyjemność. Wszystkie urzędy są od 8. Ale to jest poniedziałek, pani kolego. Poniedziałek. Pan poniedziałek urząd Praga Południe czynny jest od 8 do 18. A skąd wiesz? Wiem, pan dzisiaj tak. No dzisiaj, a niedziela po co? No bo on jest urzędnik, na musi być w niedzielę. No on do pani poniedziałek 18. To samo jest w mieście. Nie, ja tylko te. Wszystkie urzędy są czynne od 8. Co? Ja mówię, co? Oczywiście, wszystko widziałam, wszystko wiem. Szkoda energii. Żebyś wiedziała, że głupoty. Żebyś wiedziała, że głupoty. Piękny młody. To jest nudne. Co tu można pomyśleć w tym roku? Ni filmowi subsole. Ma coś chyba nie. I nie rzuć nas na pokuszenie. A to czułam się Macinu. Nie wiem, ja ją traktuję jak powietrze, jak ona przechodzi. Tam patrzę przez nią, dosłownie przez nią. Przez oczy, szkłe przez oczy. No, stała wczoraj, stała. No niech stoi. Bardzo miła była, bardzo miła. Muszę sobie odpuścić te złośliwości, bo nic nie wygra. Dobitnie. Bardzo miła była. Ale mogłabyś się jej podlizać. Ja się nigdy nikomu nie mam takiego. Ja żartuję. Jest o tym doskonale, że trzymam zawsze pion. No nie wiem, czy to jest pion. Jestem znana z niezłomnego charakteru. Mi to nie przeszkadza. Nawet nie ma co sądzić. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Ewangelia mówi. No i tak, co ma padać, chłopaki? No będzie padało na wszystkich chłopaków tu z tej szkoły podstawowej na Saskiej Kępie w Warszawie. Jeszcze mają czuwałość. Będzie padać. Oj, będzie padać. Na Cipolini, co szła po linii. Thank you.
Niech będzie padać. Błogosławionaś. Błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Rzeczywiście. O Pani nasza, Królowo Polski, Krystynoloska, uśmiechnij się. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami. Święta Maryjo, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś pomiędzy niewiastami, błogosławiony owoc żywota. Kiedy? Słowo cnoty, tak? Czyli takie wartości wyższego rodzaju, do których my dążymy, które rozwijamy, być może przez całe życie. I to jest to W. To jest bardzo ważna nasza noga. I tu psychologowie o tym wiedzą. Druga literka, tak trochę od końca, to jest R, czyli relacje. My jesteśmy niezwykle stadnym zwierzątkiem. My żyjemy w rodzinie, dla rodziny, z ludźmi, wokół ludzi i tak dalej. Nikt z nas nie jest pustelnikiem. No chyba, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. To się wybiera, tak? No tak, zdecydowanie. Do takiego klasztoru. Tak. Gdzie tak, wyjątkowe przypadki, tak. Wobec tego bardzo liczy się umiejętność budowania relacji.
rozmowy z innymi, wsłuchiwania się w innych, tak? Co oni chcieliby robić w czasie tego urlopu, dokąd oni chcieliby wyjechać, jak oni się czują, czy to, co przeżyliśmy w czasie urlopu, było dla nich też dobre, tak? Czy oni ponownie chcą jechać na przykład, nie wiem, na narty, pod namiot i tak dalej. Tu mówimy w kontekście urlopów, ale to tyczy się całego życia. Tak? Jak z nami ma się nasza rodzina, bliscy, ale też zespół, szefowie, być może klienci, czyli relacyjność, budowanie relacji, dobra, dwustronna rozmowa. I U, czyli ta uważność, to jest coś, co jest obecnie dla nas bardzo, bardzo trudne. Bo ja mogę mieć świetnie zbudowane wartości, ja mogę być relacyjny, czyli chcieć rozmawiać z rodziną, ale może być tak, że jestem zagoniony, nie mam na to czasu, nie skupiam się na tym, wpadam z jednego spotkania na drugie, tak? Zaczynam rozmawiać z rodziną na temat tego, co zrobimy na urlopie, już na ten urlop jadąc. Inne, tak, na przykład, tak. Albo słyszysz, tak, a nie słuchasz. Tak, dokładnie. Mhm. Czyli to jest takie, tak jest skonstruowany nasz świat, także bardzo dużo się dzieje, ciągła ilość bodźców, spotkanie za spotkaniem, a ona wyszła, a on poszedł, a oni może do lasu. I my żyjemy w takim wielkim, wielkim bałaganie i w chaosie. I dobra rozmowa, dobre skupienie się na tym, co jest ważne, co mamy zrobić na przykład ze swoim życiem, a z urlopem, a z piąteczkiem, a z pracą, wymaga uważnego przyjrzenia się temu, dania sobie na to miejsce, pochylenia się nad tym, bycia z tym tu i teraz. Ale myślę, że też uważność na drugiego człowieka, bo my tak mamy taką tendencję, że no niestety nam się wydaje, że jesteśmy pępkiem świata. Tak. I to jest bardzo trudne, jeżeli człowiek potrafi, że tak powiem, zejść z tego pułapu i pomyśleć sobie, nie, to jest równorzędny partner, ja wcale nie jestem najważniejszy, jestem owszem dla siebie ważny. Tak. No bo jesteśmy chyba egoistami z natury, tak? To jest, Iwonko, trudne i ważne, a zarazem łatwe, dlatego że bardzo często w coachingu mówimy o takiej umiejętności, która się nazywa obecność coachingowa, obecność psychologiczna. I bardzo często, powiem Państwu tak, zupełnie wielkiej, wielkiej tajemnicy, że bardzo często ci coachowie nie robią nie wiadomo czego, tylko są przez tą godzinę czy dwie absolutnie w całości dla klienta i tylko dla klienta. Ja to nazywam wręcz czymś takim, że jak przychodzi do mnie klient, to ja zakochuję się w tym kliencie na godzinę. W najbardziej pozytywnym tego słowa znaczeniu jestem tylko z tym klientem dla tego klienta i wsłuchuję się w niego maksymalnie mocno. Ten klient może mi powiedzieć o wszystkim. To trudna umiejętność, tak? To psychologowie, coachowie, terapeuci ćwiczą to latami. Natomiast my również w takim naszym normalnym, codziennym życiu możemy być dla swojej rodziny, tak, wsłuchiwać się w tę swoją rodzinę. Szefowie mogą wsłuchiwać się w swoich podwładnych. Jeżeli szef rozmawia ze swoim podwładnym i wsłuchuje się, co ten podwładny ma mu do powiedzenia, co jest dla niego ważne, to ten szef nie ma problemu z zapewnieniem mu work-life balance, ale też nie ma problemu z zaakceptowaniem, że ten podwładny odchodzi z pracy. Bo czasami w czasie takiej szczerej rozmowy ten podwładny mówi: jakoś mi się tu podoba, ale to nie jest mój kierunek rozwojowy. To nie jest to, co chciałbym robić do emerytury w pracy i wobec tego przykro mi, ja będę odchodzić, pójdę gdzie indziej. Założę być może tą swoją kawiarenkę, o której wspomniałaś wcześniej. To na zakończenie powiedzmy jeszcze raz, że istotne jest dla nas wór szczęścia, czyli wartości, tak, uważność i relacje. I tak, te trzy, nie że dwie z nich, a jedną sobie gdzieś tam izolujemy, są spełnione, wtedy mamy rzeczywiście szansę żyć szczęśliwie. Tak, rozwijać swoje szczęście, dążyć, pracować w dobrym, najlepszym w tym momencie dla siebie kierunku. No i tego Państwu życzymy. Życzymy też miłego wyjścia z trybu off na telefon, czyli mówiąc po ludzku, z wakacji do pracy. Bardzo dziękuję Ci, Piotrze, za dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękuję. Ja również Państwu dziękuję. Będziemy się teraz spotykać wieczorową porą, także niech Państwo rozniosą tę wiadomość, że już nie o 9 rano, jak to było przez lata, a właśnie po 20 Iwona Dębska. Dobrej nocy życzę i zapraszam za tydzień w niedzielę, jak zwykle po 20. Dobranoc. Radio Plus. Plus znaczy więcej.